pewno, moi drodzy, mieliśmy podobne doświadczenie, o którym za chwilę powiem, chociażby takie, przynajmniej niektórzy, że po wielu godzinach spinaczki właśnie w górach wchodzimy na szczyt, jesteśmy pełni zmęczenia, potu, a jednocześnie jest ogromna radość, niesamowita radość wejścia na szczyt. Za chwilę jeszcze nagroda w postaci pięknych widoków, odpoczynek. Można nasycić się tą obecnością piękna, również Boga, który wydaje się, że w górach jakoś jest bliżej nas. Niektórzy z nas być może mają inne trochę doświadczenie, na przykład kiedy dochodzą po długiej pielgrzymce, na przykład na Jasną Górę. I wchodzi się na Jasną Górę, szczególnie przed ołtarz, przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I chociaż na nogach są bąble, sińce czasami nawet na ciele, zmęczenie potworne niejednokrotnie, bóle, zakwasy, ale w tym momencie przestaje to być istotne. Jest po prostu ogromna radość, że po 9 dniach dochodzi się do celu przed oblicze Matki Bożej. Są pośród nas kobiety, prawdopodobnie prawie wszystkie miałyście albo będziecie miały doświadczenie urodzenia dziecka. I chociaż wcześniej czasami towarzyszy lęk, jak to będzie, czy dam radę, szczególnie przy pierwszym dziecku, a potem też pojawia się jej ból. Ale cóż to jest, moi drodzy, kiedy patrzycie na urodzonego swojego synka czy córeczkę? W ogóle się nie pamięta, w ogóle to nie ma znaczenia. Jest owoc miłości. Moi drodzy, takie doświadczenia pokazują nam, jak warto przechodzić Paschę. Czy przechodzić coś trudnego, żeby ostatecznie cieszyć się owocami tego trudu. I chociaż na początku rzeczywiście przerażało nas, być może przerażała ta droga Paschy, to kiedy wchodzimy w nią i przechodzimy w Bogu, dzieją się niesamowite, piękne rzeczy. Chciałem dzisiaj, moi drodzy, zrobić pewne podsumowanie. Dzisiaj trochę krócej, ze względu na to, że tych mszy świętych jest więcej. Patrzcie, ten schemat, który w jakiś sensie jest w drodze paschalnej, trzeba go przenosić dosłownie na codzienność. Pierwsza rzecz. Zawsze, jeszcze raz wracam jak bumerang. Bóg mnie kocha. Po prostu w ciemno. Zawierzam tę prawdę sobie, Panu Bogu. Mówię, Panie Boże, wiem, że mnie kochasz. Cokolwiek się przed chwilą wydarzy. Wiem, że jesteś blisko mnie. Druga rzecz. Wchodzę w doświadczenie, które stoi przede mną. Czasami taką Paschą jest konkretny jeden dzień nawet. Coś mnie dzisiaj czeka trudnego. Boję się tego spotkania, boję się pójść do pracy, boję się gdzieś tam załatwić jakąś sprawę, podjąć jakąś decyzję trudną. Być może przebadać siebie, bo podejrzewam, że być może choruję. To jest konkretne wejście w krzyż, w trudne doświadczenie. Ale Panie Jezu, boję się, ale wchodzę. Nie chcę uciekać przed tym. Pójdź ze mną. Łączę się również z Twoim krzyżem, z Twoją ofiarą. I potem trzeci etap, o którym wczoraj mówiliśmy, z Wielką Sobotą związany. Po prostu zawierzenie, zaufanie. Nie do końca to wszystko zależy ode mnie, a czasami prawie już nic nie zależy ode mnie. Powierzam się Tobie, Jezu, przez ręce Maryi. Poprowadź mnie. A potem już czekasz. Czekasz na poranek wielkanocny. Czekasz na interwencję Pana Boga. Ona prędzej czy później zawsze przyjdzie. Zawsze. Czasami Pan trochę w inny sposób rozwiązuje nasz problem. To przejście nasze paschalne. Ale zawsze jest poranek wielkanocny, w którym On zwycięża. Mówi, zobacz, przeprowadziłem Cię kolejny raz. I będę przeprowadzał. Chciałbym, moi drodzy, żebyśmy na pewnych konkretach to zobaczyli jeszcze. Te nasze Paschy, takie czasami zwykłe, proste, niejednokrotnie. Chociażby, tak dla przykładu, ktoś ma lęki przed publicznym wystąpieniem. Ja niejednokrotnie spotkałem osoby, które wiem, że po prostu dobrze czytają i proszę czasami o przeczytanie w kościele. Nie, księdza się boję, bo nie, co tam.
I pamiętam, jakiś czas temu poprosiłem pewną młodą kobietę, żeby przeczytała w zwykły dzień. Kilka osób tylko było w kościele. Ona tak zareagowała. Księdza, nie. Następnego dnia przyszła i powiedziała, księdza, potwornie się boję, ale chcę, właśnie dlatego, że się boję, chcę przeczytać. I zaczęła czytać. Mówi, po to, żeby pokonać swój lęk. Dzisiaj czyta normalnie. Jest pierwsza w zakrystii. Konkretna rzecz. Przeszła paschę wyzwolenia z lęku przed tym, co inni powiedzą. Przed pomyłką. W ogóle ile takich, moi drodzy, lęków jest przed opinią ludzką w naszym życiu. A co tam powiedzą, sąsiad co powie, co tam inni. Wejdź z tym lękiem w doświadczenie paschy. Powiedz, Panie Jezu, uwolnij mnie od tego. Chcę pójść własną drogą. Nie chcę ciągle myśleć, tylko w głowie mieć z tyłu, co inni ludzie o mnie powiedzą. Idź własną drogą. I przejdź tę paschę, wyzwolenie z tego lęku. Niektórzy być może, moi drodzy, są w jakimś nałogu, na przykład alkoholu, alkoholizmie. I znowu uczep się. Po pierwsze tej prawdy. Bóg mnie kocha, jest blisko mnie. Przecież Jemu zależy na tym, żeby mnie wyzwolić. I wejdź, nazwij po imieniu. Nie oszukuj samego siebie. Mam problem. Panie Jezu, mam problem. Chcę go nazwać. Jestem słaby. Ale chcę wejść w ten trud wyjścia z tego. Wiem, że to być może będzie mnie wiele kosztować jeszcze. Ale wiem, co mnie czeka, jeżeli przejdziemy to. Wchodzę, powierzam się Bogu, zawierzam Jezusowi przez ręce Matki Bożej i idę. Czekam na Jego interwencję. Na pewno przyjdzie. Na pewno przyjdzie. Paschalnie, moi drodzy, możemy przeżywać również nasze doświadczenie słabości w postaci grzechu. Powiedzmy, że oczywiście znamy 5 warunków sakramentu pojednania, które też są właśnie pewnym schematem, ale tak jeszcze upraszczając pewne rzeczy i to tak w codzienności. Powiedzmy, doświadczyłeś jakiejś słabości grzechu. I tam, gdzie jesteś, powiedzmy, jest to dom. Przed chwilą po prostu zgrzeszyłeś. Przypomnij sobie znowu pierwszą prawdę. Mimo wszystko Bóg mnie kocha. Nawet po grzechu Bóg mnie kocha. Nie odrzuci mnie, jestem Jego dzieckiem. Jeżeli już w ogóle myślę o tym, żeby ten grzech Mu oddać, Pan Bóg już patrzy na mnie z czułością. I najlepiej idź od razu pod krzyż. Albo dosłownie, albo wyobraźni. Panie Jezu, niech krew z Twojego krzyża obmyje mnie z tego grzechu. Oczywiście, jeżeli jest grzech ciężki, to trzeba by go dopełnić przy najbliższej okazji również w sakramencie spowiedzi, w sakramencie pojednania. Ale już w tym momencie, kiedy klękasz pod krzyżem w domu i prosisz, można powiedzieć, jakby ten grzech jest rozbrojony, to tak jak z miną, on już nie działa. W spowiedzi trzeba tylko jeszcze wyciągnąć to i oddać. Ale już akt doskonały żalu niszczy jakby siłę tego grzechu. I potem zawierzasz mi, Panie, zaraz prowadź mnie, nie chcę do tego grzechu wracać, idziemy dalej. I znowu jest czekanie na poranek wielkanocny, na poranek zwycięstwa Pana Jezusa. Można tak przeżywać, moi drodzy, chociażby przebaczenie, o którym też na tych rekolekcjach mówiłem trochę. Czujesz, że nosisz w sercu jakiś gniew do kogoś. No jak on mógł, jak mogła. Czasami to latami nosimy. A wchodzimy po prostu w niewolę takiego lęku i takiej nienawiści. Sam siebie zaczynasz niszczyć przez nieprzebaczenie. Jak będziesz kochał innych ludzi? Jeżeli nawet do jednej osoby masz potworny żal i nie chcesz przebaczyć, nie kochasz nikogo. Nikogo. To jest pozorna miłość. Dla samego siebie. Panie Jezu, boli mnie to. Po ludzku emocje moje wręcz piętrzą się. Nie potrafię, ale z Tobą chcę. Wiem, że mnie kochasz. Chcę wejść w to doświadczenie krzyża, jakim jest ból po prostu złości, żalu, rany, które ta osoba mi zadała. Ale z Tobą wchodzę. Ty przebaczyłeś mi tyle razy. Wchodzę. Pomóż mi i zawierzam się. I nawet jeżeli emocje jeszcze czasami tam gdzieś buzują,
już Twoje serce zaczyna być wolne od nienawiści, aktem woli, aktem wiary. I czekasz do końca, aż Pan Jezus zupełnie oczyści Cię, nawet czasami z emocjonalnych żalów, gniewu. Tak można, moi drodzy, pokazywać bardzo na konkretnych rzeczach praktycznie całe nasze życie. Czy to będzie cierpienie właśnie związane z chorobą, idziesz na jakieś badania lekarskie, przyjmiesz wiadomość, że na przykład masz raka. To są czasami bardzo... Sam nie wiem, jakbym zachował się. Ale wiem, że w tym momencie, no nie wiem, Bóg dopuścił tę sytuację. Panie Jezu, jak ja się boję. Wiem, że mnie kocha, że być może, nie wiem, z poziomu wieczności być może jest to mi jakoś potrzebne. Nie wiem dlaczego. Ale być może dlatego, żebym też był bliżej Ciebie, żebym nie wszedł za bardzo w grzechy. Nie wiem, nie rozumiem tego. Powierzam się Tobie. Czekaj na poranek wielkanocny. Moi drodzy, Bóg naprawdę jest niesamowity, kiedy człowiek się uczepi Jego. Dzisiaj też patrzymy na tę historię Izraela, która towarzyszyła w czasie tych rekolekcji. Żydzi weszli do ziemi obiecanej. Przekroczyli ostatni próg, jaki był Jordan. I Jozue mówi, rozstrzygnijcie, gdzie chcecie być, po której stronie. Ale pamiętajcie, można by powiedzieć tak jeszcze językiem też Mojżesza, nie zawracajcie do Egiptu, nie zawracajcie. Bóg was przeprowadził przez tyle pasch, idźcie dalej. Jeszcze bardziej zradykalizujcie swoje życie. Zobaczmy dzisiaj Jezusa, który oczyszcza świątynię. Bierze nawet bicz do ręki, a ten bicz nie jest biczem jakiegoś takiego, bym powiedział, karania, żeby się mścić na ludziach. On chce, żeby świątynia Boga była czysta, ale przede wszystkim chodzi mu o świątynię Twojego serca. O świątynię Twojego wnętrza, Twojego wewnętrznego domu. Popatrzcie, moi drodzy, ostatecznie, chociaż mówiliśmy tutaj o drodze, tak jak Żydzi przeszli drogę przejścia z Egiptu do ziemi obiecanej przez pustynię, tak my przechodzimy. Ale ostatecznie nie chodzi o drogę, chodzi o dom. Te dwa obrazy, droga, dom. Przecież chodzi o to, żeby gdzieś dojść. Żydzi weszli do ziemi obiecanej i czuli się tam jak u siebie. Pobudowali potem po latach świątynię, by czuć się dobrze w Bogu, z Bogiem w swoim własnym wnętrzu. I moi drodzy, Bóg pragnie nawet tego, nawet czasami użyje trudnych sytuacji w naszym życiu, żeby nas oczyścić. Ale ostatecznie mu chodzi o to, żeby być wolny wewnętrznie. Kiedyś będziemy przechodzić ostatnią paschę. Taką ostatnią paschą będzie śmierć. Ale jeżeli nauczymy się przechodzić dzisiaj, w codzienności, te małe paschy z Bogiem w boku. Jeżeli dzisiaj coraz bardziej będziemy wolni od lęku, od siebie przede wszystkim, to ten moment, kiedy będzie ostatnia pascha, będzie również dniem zaufania, zawierzenia. Nie będziesz musiał się bać. Właśnie lęk przed śmiercią, czasem taki paniczny wręcz, bierze się stąd, że po prostu nie przeszliśmy tych innych pośrednich pasch. Pełni lęku jesteśmy. Dlatego jak się powierzyć Panu Bogu, szczególnie w tej ostatniej pasze przejścia do nieba? A to jest najpiękniejsze przejście. Przecież, moi drodzy, w sumie przecież po to żyjemy. Być może warto się dzisiaj obudzić. Przecież żyję po to, żeby być z Bogiem na wieki. To jest moja ziemia obiecana. Na ziemi to jest jedna wielka pascha, którą muszę przejść. W cierpieniach, różnych doświadczeniach. W Bogu w wieczności nie będzie już cierpienia. Będzie jedynie miłość, trwanie w uwielbieniu, w radościach życia wiecznego. Moi drodzy, pozwólmy Panu Bogu, żeby pozwolił nam przejść taką paschę, takie paschy w naszym życiu dzisiaj. I czekajmy, że naprawdę przyjdzie dzień, kiedy staniemy też na progu wieczności, i nie będziemy musieli się bać. I rozpoznamy tego, który nas prowadził przez życie
każdego dnia. Jest taka piosenka Arki Noego, którą chciałem zakończyć to nasze rozważanie o drodze paschalnej. Ci młodzi ludzie, dzieci śpiewają tak. Tak jest mało czasu, mało dni. Serce bije tylko kilka chwil. Niespokojnie czeka, wierci się, kiedy w końcu Ty przytulisz je. Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem, że na pewno Ty rozpoznasz mnie. I w refrenie: zabierzesz mnie na drugi brzeg, za Tobą będę do nieba biegł. Zabierzesz mnie na drugi brzeg, za Tobą będę do nieba biegł.